W tym odcinku będzie pokazane, jak wyglądają faktycznie obroty na alternatorze samochodowym oraz jakie są obroty na alternatorze w naszej kosiarce jako agregat. Z góry dziękuję za wszystkie lajki i subskrypcje oraz komentarze. Będę się starał odpowiadać na nie, jak będę w stanie. A teraz zaczynamy pomiar na rozkopanym samochodzie, który jest dalszą częścią projektu. Czas start. No i zaczynamy pomiar miernikiem laserowym na samym kole z alternatora. Jak widać, troszeczkę ciężko się wcelować, bo ten punkcik odblaskowy jest malutki, ale udało się trafić w miejsce, które w miarę stabilnie potwierdza 2250 obrotów. No, silnik na ssaniu, więc troszeczkę może falować. Główny z silnika. No mamy około 1000 obrotów. Czyli mamy pomału 1 do 2 przełożenie, nawet ponad 1 do 2. Teraz zaczniemy sobie pomiar na kosiarce, na silniku oraz na alternatorze i zobaczymy, jak to wyjdzie. Nieudany pomiar 1. Dlaczego się nie udało? Po prostu każda łopatka wentylatora była liczona jako odbłysk, nawet mimo starania się tego zamalowania markerem. Cały czas widział każdą łopatkę jako odbłysk, dlatego taki kosmos wyszedł.